Hej, cześć, siemanko wszystkim z tej strony Michu i witam was w kolejnym odcinku z serii Komputery widzów, gdzie to ja prezentuję wasze komputery oraz oceniam je pod względem wyglądu. No i w sumie też specyfikacji, ale głównie wyglądu. Dzisiaj pięciu. 5 zgłoszeń, 5 moich widzów, co bardzo ciekawe, dostałem po, ostatnim po ostatnich komputerach widzów chyba 13 czy 14 zgłoszeń, także zajebiście, dzięki Wam ślicznie za te zgłoszenia, zgłaszajcie się do następnego odcinka, jak to zrobić, wszystko jest w opisie, także zapraszam serdecznie do chwalenia się swoimi pecetami, nieważne jaki to jest pecet, możecie się chwalić każdym pecetem, oczywiście ocena zależy od tego jak on będzie wyglądał, prawda, i od mojego się więc lecimy. Pierwszy napisał Kuba, cześć jestem Kuba, chciałem Ci pokazać mój sprzęt, z góry przepraszam, za ten kabel z lewej strony jest za krótki, żeby go jakoś schować. Specyfikacja Pure Base 600, Pentium G4560, chodzenie Bequiet Pure Rock, płyta Z270 Tomahawk, 8GB, 2666MHz, GTX 660, i zaśleć Corsair 550W. Dysk 1TB barakudy, Tutaj oczywiście jakiś sprzęt dodatkowy. Tak się prezentuje mój zestaw. Pozdrawianka. pozdrawiam cię serdecznie. Patrzymy na zestawik. Więc tak, ten kabel strasznie razi w oczy. Mówi, że jest za krótki, żeby go jakoś schować, ale jeżeli przepuściłeś go w ten sposób, to na pewno da się go jakoś przepuścić. Naprawdę wierz mi, że się da, bo po prostu ja to widzę, że się da, nie? Jeżeli dało się tutaj zrobić coś takiego, to musi się go dać przełożyć za tą płytę. Trzeba próbować. Po drugie, tak, ten kabel, który to odstaje sześciopinowka, razi w oczy. A poza tym podoba mi się kolorystycznie dobrane wszystko, czyli tak, mamy delikatną czerwień tutaj, delikatne podświetlenie na płycie czerwone, mamy tutaj szarości, takie odcienie szarości, tu mamy czarny zasilacz, to elegancko, jeżeli chodzi o kolorystykę to się zajebiście komponuje, no troszeczkę ten to chłodzenie odstaje, ale ogólnie komponuje się zajebiście, do poprawy kable na pewno, bo to tragedia trochę i co, i poza tym spoko. Biurko, o właśnie biurko, zajebiste, mega mi się podoba, mega te LED są tutaj umieszczone, ogólnie biurko bardzo fajne, e, tylko te kable są tragiczne, tragiczne i jeszcze raz tragiczne, mam nadzieję, że jak je poukładasz, znaczy mam nadzieję, że je poukładasz i wtedy będzie naprawdę zestaw wyśmienity, także e, ogólnie no propsowałbym, ale takie tyle rzeczy do zmiany, więc za komputer daję 6 na 10 za biurko. Jeżeli, po, jeżeli kable poprawisz, to daje dychę, bo jest moim zdaniem mega to zrobione. Jak kable poprawisz, nie? Dobra. Także to było na tyle. Dzięki Kuba za zgłoszenie. Lecimy dalej. Następny jest Casey. Gwita Michu. Chciałem ci pokazać mój zmodernizowany komputer, który używam najczęściej do grania oraz przeglądania internetu. Specyfikacje i5 3570 k podkręcony do 4,1 GHz, płyta Asus P8P67B3, 8 GB w dwóch kościach 1600 MHz, niedługo będzie 16, grafika GTX 970 k od Asusa, OCZ 700 W jako zasilacz, SSD Kingstona 120 GB i HDD Seagate 1 TB, Chodzenie to Fortis 3 V2. I monitor IG G Master 2488HS. Tutaj peryferia. Kto zainteresowany może sobie spojrzeć i patrzymy na fotki. No, i to jest komputer, który ja bym chciał oglądać. To są komputery, które chcę oglądać w tej serii. Zobaczcie to. Wszystkie kable są ułożone idealnie po prostu idealnie. Nic nie odstaje. Co prawda, tutaj, że oplot się kończy, to trochę razi w oczy. Zgadzam się, ale patrzcie, jak to wszystko schludnie ułożone. Wszędzie kabelki są schowane jak trzeba. Nic nie odstaje, nic nie razi w oczy. Patrzcie tutaj. To jest po prostu coś pięknego. Nie? i żeby wasze pecety, życzę wam, żeby wasze pecety wyglądały tak zajebiście jak PCT k nie? Ode mnie dostajesz dychę, po pierwsze, elegancko wszystko jest yy, pochowane i zmontowane, trochę to razi, co prawda, no ale wiem, domyślam się, że oplot jest po prostu zbyt krótki, albo gdzieś się zaciągnął, no i zdjęcia są zajebiste jakości, za to też ogromny plus, więc ode mnie dyszka od razu, od razu za ten komputer leci, za biurko i tak dalej, no to nie oceniam, w sumie, bo, bo to, to ma być seria dotycząca oceniania pc a nie biurek. Tam poprzednio oceniłem, no bo wiadomo ja bardzo mi wpadło w oko. Ale za PC ta dyszka. Także dzięki Kejsik za zgłoszenie. Pozdrawiam cię serdecznie i panowie bierzcie przykład od Kejsika, bo mega, mega PC. Lecimy dalej. Dominik. Dominik napisał, że posiada i 32120 grafikę zintegrowaną, 4GB do 3 płytę główną Asus. Jest to komputer pod rozbudowę, w którym planuje na początek dać kartę graficzną GT1030, a potem mieć prockan i5 drugiej albo trzeciej generacji. Mam też się pytań, co Ty byś zrobił z tym komputerem? Chcę przynajmniej 2 na 10 no to się zaraz okaże. To jest biurko, biurko malutkie, ciężko się pomieścić, jak widzę, koledze. Monitor jakiś acera i sam komputer. Uuu, po pierwsze... Chłodzenie troszeczkę dziwne i chyba strasznie zakurzone, z tego co mi się wydaje. Płyta, jak płyta, wiadomo. Kable, tragedia, tragedia, i jeszcze raz tragedia. Nie są w ogóle niczym spięte, są rzucone luzem. Tutaj widzę parę pasek zaciskowych, ale nic więcej. Brak karty graficznej, stara obudowa kiepska. Pamiętajcie. To, że macie kiepską budowę albo jakiegoś starocia takiego jak ma tutaj Dominik, to nie znaczy, że nie można w nim dobrze kabli łożyć. Jeżeli myślicie, że nie można, to cofnijcie się 2, 3, 3 filmy. Wcześniej były bodajże dwa takie zgłoszenia z takimi obudowami, gdzie było to elegancko zrobione i warto sobie tam zajrzeć. Więc generalnie za ten komputer: no 2 na 10 to chyba maksimum, jakie mogę dać. Nawet dałbym 1 na 10, bo jest tragedia. Także no niestety przykro mi, Dominik. A co ja bym zrobił z tym komputerem? Kupił kartę graficzną, ale na pewno nie GT1030, tylko co najmniej Radeon R9 270, lub GTX 750 Ti, ewentualnie 950, z tych takich tańszych oczywiście. Dołożył 4 GB ram no i wymienił procesor, nie? no i obudowę. A zasilacza nie widzimy, jaki to jest. Podejrzewam, że z czarnej listy, ale obym się mylił. W każdym razie dzięki za zgłoszenie, lecimy dalej. Eee, tutaj nie pamiętam, kto to był, bo mam zasłoniętego maila, ale to... Eee, czekajcie, kto to był? Dobra, nie chcę, nie chcę, nie chcę cofać do góry, żeby maila nie musieć zasłaniać. W każdym bądź razie napiszę wam tutaj. Ale bardzo fajny PC, bo już to oglądałem. W zeszłym roku przesiadłem się z grania głównie na konsolach i wróciłem do pecetów. Potrzebny był mi nieduży, schludny i cichy zestaw, na którym będę sobie grał w gry typu Wiedźmin trzy Wyścigi, Strzelanki. Jednym słowem celowałem w 1080p plus minus 60 fps z teksturami na ultra. Komputer składałem w sierpniu 2017 roku. W tym momencie w skrzynce siedzi Ryzen 5500X. Udało mi się wylicytować na ebayu za niecałe 400 zł. Wciś... Wcześniej był Ryzen 3200 podkręcony na 3,9 Hz. Kurczę, super licytacja, powiem Ci. Gratuluję, naprawdę. Płyta ASRock AB350M-PRO4 z najnowszym BIOSem, 8 GB RAMu, 2400 Hz Corsera Vengeance, 1050 Ti grafika. Samsung SSD 850 EVO, 250 GB na system i programy. Toshiba P300 dane, Chodzenie Deepcoola Gamma 400 Blue. Zasilacz Corsair CX-550, wcześniej FGA 450B. Obudowa Minitex Aero Cool QS240. Karta sieciowa wifi fi wiadomo. Tutaj wszystkie peryferie, jakie posiada kolega. Napiszę Wam, kto to tutaj gdzieś mniej więcej był, bo nie chcę do góry jechać, żeby po prostu nie pokazywać maila, prawda? Będę miał łatwiej przy montażu. No i dodatkowo używam laptopa MSI G62 6QD z myszką Steel Series Rival 300 White, i pod składką Steel Series QCK Gaming Mousepad. Są jeszcze konsole Wii U Basic Wii, w sumie U Basic White 8GB plus dysk zewnętrzny 120 Xbox One S White 1TB, Nintendo, Nintendo 2DS i PS3 Super Slim 500GB. Spakowana czeka na Gaming Room. Sorry za kolejny e-mail, jest tutaj kilka poprawek. Pozdrawiam Adam. A właśnie Adam! O, przepraszam, że nie spojrzałem tutaj, już wszystko wiemy, nie muszę wam to pisać. Od Adama zgłoszenie, i patrzcie teraz. Pececik też zajebiście i schludnie złożony. Z tego, co mi się wydaje, to Adam chyba mieszka w Anglii, jak sam napisał, że felicytował na Ebayu, ale zaraz Wam pokażę, dlaczego Adam mieszka w Anglii, nie? zanim przejdziemy do peceta. Wystarczy, że spojrzałem na to zdjęcie i widzę te mm, listwy przy ścianach. To jest tak charakterystyczne, charakterystyczne dla mieszkań angielskich, że naprawdę od razu mi to wpadło w oko. <laughs> ale dobra, wracajmy do peceta. Kable z tyłu schludnie położone, schludnie upięte, propsik. Z przodu... Eee, szkoda, że czekajcie, da się przybliżyć. O, da się, super. Dobra, przybliżymy sobie zdjęcia. Po pierwsze, dobrej jakości, za to duży propsik. Eee, dalej, tak, eee, kable ładnie w miarę ułożone w miarę, no bo tutaj widzę troszeczkę kolorystycznie to odbiega od, od powiedzmy standardów. Ale ogólnie za PC daje 9 na 10 Spoczko naprawdę, zestawik złożony i z tyłu ładnie są kabelki upięte, więc 9 na 10 się należy jak najbardziej. Przutą budowę rokula. I zajebiste stanowisko gamingowe, nie? jest telewizor dosyć spory, stawiam 42, nawet 50 cali. Jest yy, Xbox One S, jest nasze Wii, czyli Wii, tu gdzieś spakowanego, ma mówi yy, PS3. Są, ko są komputery, chyba nawet dwa, jeden, albo drugi komputer, bo to jest subwoofer, nie wiem, nie widzę dokładnie. Jest soundbar pod telewizor, pewnie soundbar i subwoofer, a to komputer. I myszka klawiatura, Naprawdę stanowisko eleganckie. Oczywiście wyświetlone moje, mój kanał, także wielki propsik za to. Dla wszystkich poprzednich, którzy takie samo, takie samo, no mój kanał mieli wyświetlony na monitorach też propsik. Także zajebisty komputerek, tak jak mówię, 9 na 10 Też jest jakieś podświetlenie, jak widzicie, wentylatora na yy, procesorze, na, na chłodzeniu. Elegancko, naprawdę. Dzięki za takie zgłoszenia. Ładny opis, wszystko ładnie opisane. Komputer ładnie poskładany i dobrej jakości zdjęcia. Dzięki śliczne i pozdrawiam. Lecimy ostatni, PC na dziś. Mój widz Łukasz Sobolewski. Łukasz napisał, że posiada PC i 52400 MOBO IS6XM. Straszny, mowa, stan platformę. 12GB DDR3 w czterech kościach. GPU-GTX 962GB. ChiefTech GP400. Chłodzenie. Spartan 3LT. SSD znany ze stromyków Adata SP600, jak najbardziej, <grym> czyli SSD za 100 zł, HDD1, pierwszy HDD 250 GB, drugi WD Plus 160 GB i obudowa z Aquarius X72. Tak się prezentuje moja maszynka, daje radę w nowszych grach, lecz niedługo robię upgrade i przyszedłem się na Ziona X3470 i P7P55LX i na pewno zgłoszę się wtedy ponownie. Pozdrawiam mamy tatę, brata, kolegów, kota i ciebie. <grym> Dzięki, pozdrawiam również ciebie i osoby, które wymieniłeś. Widzimy samego peceta. Widzicie? Kolejna osoba, która ładnie układa kable. Jak, jak mówię, no to, to trochę razi w oczy, ale to jest oczywiste, że oplot mógł się gdzieś tam ściągnąć, czy coś w tym stylu. Tutaj nie ma większego problemu ale przede wszystkim ładnie jest wszystko schludnie połączone. Pochowane są kable tak, jak trzeba. Proszę bardzo, nic nad wymiar, no troszkę tutaj nad wyraz wystaje, ale niewiele. Tylko płyta strasznie szpeci, strasznie szpeci tego peceta, nie? No i zdjęcie całkiem niezłej jakości. Więc ode mnie leci 8 na 10, popraw to, wymień płytę i będzie wtedy, myślę, że dyszka. Także no, dzięki Łukasz za zgłoszenie, pozdrawiam Cię serdecznie. Łukasza pewnie też dużo osób zna, bo kto na live'ach przesiaduje, na pewno go zna swoją drogą. Eee, także no, dzięki za zgłoszenia łapeczka w górę, jeżeli Wam się podobało zgłaszajcie się do e, następnego odcinka z tej serii, jak to zrobić, wszystko jest w opisie zapraszam na moją grupę na Facebooku Mordeczki Micha tam zawsze najświeższe informacje dotyczące mojego kanału streamów, live'ów, tego co się u mnie dzieje i w ogóle także warto się tam zgłaszać o grach też rozmawiamy, o zestawach składamy dla Was zestawy i tak dalej. także naprawdę warto być, link w opisie i pewnie w komentarzu Zapraszam do wspierania mojego kanału. Jeżeli chcielibyście więcej filmów i, i w ogóle lepszej jakości i itd., to możecie wesprzeć mój kanał. Dostałem link do Deep and Donation w opisie. Można płacić przelewem, pay save cardem. Paypalem i w ogóle różnymi SMS-em, innymi rzeczami, także jeżeli ktoś chciał mnie zaprosić, będzie mi bardzo miło. Wszystkie te pieniążki idą na zakup sprzętu potrzebnego do filmowania, nagrywania oraz do montowania, czyli na upgrade y, kompa i tak dalej. Także zapraszam serdecznie, no i na mojego fanpage'a TV, tam też zawsze najświeższe informacje. Pamiętajcie, łapka i subskrypcja, kto jeszcze tego nie zrobił. Pozdro, do następnego filmu. Siemano!